Jak teraz to wygląda z samej góry? Jaka jest różnica? Dalszy obraz, czyli no więcej widzę niż... Więcej widzisz niż ten? Ale które ci się bardziej podoba, jak byłaś niżej, czy teraz jak wyżej? Jak jestem wyżej, to widzę więcej lasów, jakiś... Chyba mnie bardziej urzekło to, co widziałam niżej. Aha, dobrze. To słuchaj, teraz unosisz się do góry, lecisz, normalnie byś leciała cały czas do góry. I jesteś już teraz pod samymi chmurami. Dotykasz lekko głową chmur. Powiedz, czy te chmury są jakieś kłębiaste takie, czy one są rozmazane. Jakie one są? Takie trochę zaciemnione i gęste. A, zaciemnione i gęste, dobrze. A jak z tej wysokości wyglądają jazy maków? No, piękna panorama. Ale ważna jest inna perspektywa. Rozumiesz? Chodzi o to, że masz z innego miejsca już jest inne widzenie. Dobrze. Teraz wchodzisz w chmury. Jesteś w chmurach. Jak jest? Biało? Mlecznie? Czy jest tak szaro? Jak jest? Jak jest dookoła ciebie ta chmura, mgła? No jest tak mglisto. Aha, dobrze. To w takim razie teraz wynurzasz się z tych chmur i jesteś nad chmurami i teraz stoisz tak bosymi stopami na chmurach. Dookoła ciebie chmury, nad tobą jest niebo i słoneczko. Powiedz mi, jak wygląda niebo właśnie z nad chmur? Tak jak zwykle, z dołu czy inaczej? Inaczej, jest czyste, błękitne. Widziałaś kiedyś takie niebo czyste, błękitne czy nigdy? No, kiedyś widziałam. Ale chyba w dzieciństwie. Tak. Tak, dokładnie. A po której stronie ciebie jest słoneczko? Po prawej. Popatrz mu prosto w twarz i powiedz na głos, kocham cię słoneczko. Kocham cię słoneczko. Co ona odpowiedziała? Takie pierwsze odczucie? Że mnie kocha. Pięknie, już teraz poznałaś, jak to jest z tym głosem telepatycznym. Dobrze. Słuchaj, matko, teraz tam w dali widzisz... Z tych chmur wystaje taki szczyt góry. To jest najwyższa góra na świecie. I od chmur ona jest obsypana śniegiem. Ale sam czubeczek jest idealnie równy. Taki jak stół i wielkości stołu. I ty teraz lecisz w jego stronę, a teraz już lądujesz na tym czubeczku i stoisz na górze. Dookoła ciebie są chmury, a nad tobą jest tak, żeśmy mówili, niebo i słoneczko. I tak weź wyobraźni, poruszaj prawą nogą po tym śniegu. Czy ten śnieg jest sypki, czy zbrylony? Jaki on jest? Mokry. Mokry jest. Dobrze. A on jest biały, czy szary? Biały. Bialutki. Dobrze. W takim razie teraz, tutaj, matko, są bardzo silne wiatry. Tak silne wiatry, że zrywają z ciebie ubranie, zamieniają go w pył, a ty stoisz nago. Teraz te wiatry zrywają z ciebie skórę, mięśnie, wnętrzności, wszystkie twoje zmysły, wszystkie twoje ciała, wszystkie twoje umysły, byty, klątwy, pieczęcie, umowy, karmy, zobowiązania, złorzeczenia, przyrzeczenia, obietnice. Wszystko to, czego nie chcesz. To wszystko teraz ten wiatr zrywa z ciebie, dokładnie z wszystkich twoich poziomów, całego twojego istnienia. Dokładnie z wszystkiego. Zrywa wszystko z ciebie, zamienia to w pył, ty stoisz tylko tam jako szkielet. A to z tego wszystkiego reszty jest taka chmura. Powiedz mi, ona jest ciemna, jasna, jaka jest ta chmura?
Szara, czarna. Szara, czarna, dobrze. Powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie, dziwnie. Szkielet. Widziałaś siebie kiedyś jako szkielet? Nie. A jakie to uczucie widzieć siebie jako szkielet? A poskacz sobie tak, poruszaj się rączkami, łapkami, kostkami. Ty jak to teraz wygląda? Jak w szkole. No i prawie każdy ma takie skojarzenia, że jak ten kościotrupek w szkole właśnie taki był, pajacyk. Pamiętam też go w dzieciństwie. Dobrze. W takim razie teraz wiatry porywają ten szkielet i praktycznie, teoretycznie zabiera wszystko ten wiatr. Wszystko, co ciebie stanowiło do zera, z wszystkich poziomów, których wiesz, nie wiesz, a nawet do tych, które jakby nie miałaś pojęcia, takie są. Ze wszystkich poziomów wszystko razem z tym szkieletem zamienia w pył, dołącza do tej chmury. Ta chmura to jest całe twoje istnienie, wszystko twoje tam jest, kary, winy, pierdoły, wszystko. Prawdy, nieprawdy, programy, wszystko. Teraz to uderza potężny piorun i ty widzisz, jak to wybucha, wszystko spala i znika. I tego nie ma. Powiedz mi, jak się czujesz bez tego? Jestem. A jak wyglądasz? Jestem. Świadomością, nie mam. Nie widzisz siebie w ogóle? Nie, ale czuję, że jestem. Nie, nie, w porządku, ja wiem, że czujesz, że jesteś, tylko że nie widzisz swojego ciała, nic? Jak to jest możliwe, że ciebie nie ma? Jako coś wizualnego. To, co było materialne, to sobie poszło. Czy pierwszy raz doświadczasz prawdy o sobie, czy nie? Czy kiedykolwiek myślałaś, że ty jesteś istnieniem, energią, nie wiem jak to nazwać, nieważne jak nazwać, ale tym, co właśnie czujesz, a nie widzisz. Czy pierwszy raz tak namacalnie doświadczasz siebie? Czy nie? Wydaje mi się, że miałam już takie odczucie. Dobrze, to ja przenoszę cię teraz do tego czasu, kiedy coś takiego się wydarzyło, obojętnie kiedy i jesteś tam. Co się wydarzyło, że miałaś tak? To była hipnoza. W hipnozie byłaś już? No, u ciebie właśnie. I to samo doświadczyłaś? To znaczy, poczułam to, że jestem energią. Aha, o tym mówisz, dobrze. To teraz wracasz z powrotem tu na tą górę, czyli tam poczułaś, a tutaj tak bardziej namacalnie to doświadczasz? Tak. Dobrze. Powiedz mi, co myślisz jako ta energia? Co ci jest potrzebne, co dla ciebie jest ważne, istotne i tak dalej? Czy coś ci tu potrzeba? Co myślisz, co chcesz? Jestem wolna i póki co to na razie nie jest mi nic potrzebne. Co to nie jest dziwne, nie? Teraz, gdy możesz mieć wszystko, mówisz, że nic ci nie jest potrzebne. No, no na tą chwilę nie. Dobrze. W porządku. W takim razie teraz, mimo że się nie widzisz, stoisz na tej górze, ja za chwilę policzę do trzech i zniknie cała iluzja. Cała, absolutnie cała. Zostanie tylko prawda. Jeden, dwa, trzy. Powiedz, co zniknęło, a co jest? Jestem w takim... To nie ma góry, nie ma chmur, nie ma nieba, nie ma słoneczka? Ciemno-szara przestrzeń taka wokół mnie. Właściwie to nie widzę żadnych kształtów, niczego. Taki coś mnie ogarnia, wiem, że w czymś jestem, ale ja nie mam obrazów żadnych. Czy to znaczy, że to wszystko, co zniknęło, było iluzją? Że niebo, słoneczko, góry, ta góra, to wszystko jest iluzja? Bo powiedziałem, zniknie cała iluzja. Nie zniknęła, więc pewnie tak. Wiesz, bo podejrzewamy wiele rzeczy, że jest iluzją, ale jeżeli znikają aż tak materialne rzeczy jak góra, jak niebo, słoneczko, no to jest przerażające, nie? Że wszystko jest iluzją. Bo wygląda na to, że całe nasze życie jest iluzją. Nie masz takiego wrażenia czasem? Dobrze. Słuchaj. Teraz policzę do trzech i znowu się to pojawi. Raz, dwa, trzy. Znowu ten sam obraz, co wcześniej. Jest tak? Tak. Czyli jeżeli można coś zlikwidować i można coś przywołać, to znaczy, że to rzeczywiście jest iluzja.
Tak. Ale teraz jeszcze się pobawimy lepiej, dobra? Ty będziesz sobie teraz obserwatorem, ja się będę bawił. I na przykład tak, będę się bawił chmurami, dobra? Chmury są zielone, czerwone, żółte, niebieskie, białe. Była dyskoteka? Dobrze. Teraz bym chciał, żebyś ty się tak pobawiła i powiedziała mi, czy tak się dzieje, ale sama wymyślasz kolory, dobra? Mów, jaki kolor i czy tak się dzieje? Na głos. Fioletowe. Są fioletowe? Są. Dobrze. Następny? Żółty. Jest? No taki zaraz widzę żółty. Nie muszę wyraźnie obraz. Dobrze, nie szkodzi. Tu ważna jest zabawa. Specjalnie się nie musisz tym przejmować. Ważne, żebyś wypuszczała te intencje stanowczo. Dobrze. Teraz przywróć do białego. Jest? Tak. Dobrze. Czyli jeżeli ja to robię i ty to robisz, to znaczy, że nie ma między nami różnicy? No. Dokładnie, nie ma. Ja teraz na tych chmurach buduję las. Jest las? Jest. Dobrze. Ja bym chciał, żebyś ty skasowała ten las. Skasuj go. Proste? Ja bym chciał, żebyś ty teraz na tych chmurach postawiła coś, co będzie tylko czystą twoją intencją, ale to będzie bardzo skomplikowane. Coś takiego, wiesz, niemożliwego prawie do wykonania. Co to będzie? Wymyśl coś. Niemożliwego? No, powiedz. Wszystko jest możliwe. Tak, tak, ale żeby... No dobra, jest morze. Jest morze? Jest morze. Dobrze, to zrób coś innego. No nie wiem, postawię zamek? No na przykład. No i stoi. Jest? Podoba ci się ten zamek? Nie lubię. Nie? No to zmień na coś, co lubisz. Już jest. Dobrze, i co to jest? Ogródek, jakiś ładny dom. No widzisz, jest taki, jak tobie się marzy? No może jeszcze nie do końca. Ale... A zbuduj tutaj na chmurach taki domek, jaki ci się marzy, ze wszystkim, absolutnie ze wszystkim. Zrób tak. Jak już będzie, to mi powiesz. Zadbaj wszystkie szczegóły, żeby dokładnie było wszystko to, co byś chciała, żeby było w twoim domku i poza domem. Jest wszystko? No powiedzmy, że jest. Dobrze. To teraz wejdź tam, pochodź po domu, po pokojach, wszędzie pozaglądaj, do łazienki, po ogródku, wszędzie pochodź. Chcę, żebyś pozaglądała w każde zakamarki i żebyś sprawdziła, czy tak jest, jak zaprojektowałaś. Ciężko mi z tym projektem iść. Dlaczego? Jakoś tak tej wyobraźni ciężko mi to poukładać. Nie, no to po prostu wypuszczasz intencje, nie układasz, nie robisz tego ręcznie, tylko po prostu wypuszczasz intencje, ma być tak, 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 tak. To tak się samo buduje. No i? O, widzisz? Wystarczy, że tylko ci powiedziałem, jak to robi, się od razu przyspieszyło. Dobrze, pochodź tam i posprawdzaj, czy wszystko jest idealnie. Pokoje, czy tak sobie wyglądają jak trzeba, czy umeblowane są tak, jak ty chcesz, czy na przykład, nie wiem, no, malowane są odpowiednio. Czy kolory odpowiednie są takie, jakie to mi się podobają? Czy są ładne? Ja jeszcze nie wiem do końca, czy ja tak chcę. To no dobrze, to tak jak się bawisz na daną chwilę, dobra? Na daną chwilę. No, okay. Na daną chwilę, dobrze. Na daną chwilę jest okej. Okay. No widzisz, dobrze. Powiedz mi, jak otwierasz drzwi, to one się otwierają, wszystko zamykają, klucz działa. Mm-hmm. Wszystko działa, posprawdzaj, popukaj. Postukaj, posprawdzaj, czy rzeczywiście ten domek jest, jesteś w nim, czy to mi się wydaje. A wejdź do łazienki, odkręć kran, zobacz, czy woda leci, czy jest ciepła, zimna. Jakoś ciężko mi to wszystko poukładać. Nie. Ale ja wiem dlaczego. Używaj umysłu, używaj intencji, wiesz, intencji używaj. No, a dlaczego, bo co ci przyszło na myśl, że co?
Teraz sobie przypomniałam, że układam sobie jakiś domek, a wcześniej sobie zrobiłam airshipa. I to się chyba te dwa obrazy jakoś mi nakładają i jeden przed drugim nie może się jakby... Słuchaj, zawsze możesz skasować to, czego nie chcesz. Rozumiesz? Tylko ja mam problem, ja nie wiem, czego chcę. To nie o to chodzi. Nie masz problemu. To nie jest problem. Ty masz prawo chcieć, co chcesz. Ty masz prawo stworzyć coś, a potem, że ci się nie podoba, zrobić coś innego. Rozumiesz? Mhm. Jak ty teraz coś stworzysz, a nie będzie ci się podobało, nie masz żadnego problemu. Ty to możesz znowu przerobić. Aha. Rozumiesz? To nie to, że mi to nie, zostanie... Nie, absolutnie, nie. Dlatego tak właśnie jestem zablokowana. Nie, nie bój się. Teraz się baw na tą chwilę, jak chcesz, a później, jakbyś w razie coś chciała zmienić, to sobie tylko wyobraźnie wejdziesz do tego domku, zmienisz wszystko, bo przekładasz jak zaś coś, to możesz co 5 sekund przemieniać go na inny. To nie ma żadnego znaczenia. No dobra. Najważniejsze, żebyś ty się dobrze bawiła. No dobra. No właśnie, ja mówię na tą chwilę. Zrób to, co na to wiedzę. Jak chcesz, to możesz lotnisko stworzyć, nawet jakimś Boeingie albo jakimś sobie latać. To nie ma znaczenia, to teraz w tej chwili chcesz się bawić, to baw się na full. No i proste. Czym wolisz latać? Samolotem czy helikopterem? Zaraz dostaniesz licencję, tylko powiedz, czym chcesz latać. No dobra, no helikopter. Helikopter. Daję ci licencję. Ubieram cię w odpowiedni strój pilota i masz już pełną wiedzę, jak się lata. Wsiadasz do tego z helikoptera i startuj, lataj. Tu wszystko wiesz, jak się robi. I latasz sobie, jak się lata. No, super. Widzisz? To kto by mi dał właśnie helikopter? Już ci dałem, już jest twój. Masz prezencie. Domek, dzień. Masz też prezencie. Dzięki. I jeszcze wiesz co? Jeszcze milion dolarów masz w prezencie. Super. No widzisz, tylko baw się dobrze. Chodzi o to, żebyś się bawiła tym, wiesz? Cały czas chodzi o zabawę, żeby wykorzystać to. Bawić się na wór. Ja ci coś powiem więcej. Ty sobie możesz dawać jeszcze więcej. Rozumiesz? Bo skoro ja potrafię dawać, to tak samo ty potrafisz. Pomyśl sobie, że na przykład tutaj w tym helikopterze jest na przykład 100 milionów dolarów. Pomyśl, tak jest? No jest. No widzisz? No więc po co ty mi mówisz, skąd, kto mi da? Sama se dajesz. Ty sama wszystko, ty jesteś Bogiem, kreatorem. To wszystko jest dlatego, bo ty chcesz. Ja tylko ci pokazuję, że są możliwości, a tak naprawdę to ty dokonujesz wyboru. I ty się masz bawić na full. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Żebyś to ty tworzyła, to co ty chcesz, żeby było tak jak ty chcesz, a nie żeby ktoś ci dawał, żebyś kogoś prosiła. Nie. Pamiętaj, jak ty sama sobie niczego nie dasz, to nie ma. Wszystko, co w twoim życiu się wydarzyło wcześniej, powstało z twojej intencji. Jeżeli intencja była czysta, tak jak tu, to powstało. A jak była nieczysta, czyli była zakłócona czymś, no to wtedy nie dostałaś tego. Tak byś sama sobie nie skasowała swoją intencję. Chodzi o to, że wypuszczasz intencję, że chcesz mieć i koniec. Nie zastanawiasz się nad niczym. Ja chcę, żebyś teraz zaczęła korzystać ze swoich intencji. Baw się, zmieniaj sobie wszystko. Słuchaj, momentalnie zmienia się ten helikopter w Boeinga, a ty już prowadzisz go. Jest? Jak się leci takim samolotem? Super. Tym się leci bardziej stabilnie. Dobrze, to teraz wyląduj sobie na swoim lotnisku koło domku, zaparkuj. Idziesz do domku na, nie wiem, kawę, herbatę, co chcesz, nie wiem, co lubisz. Albo soczek jakiś. O, robimy skrypty. Wiesz, zobacz. Chodzi o to, żebyś się bawiła. Nie ograniczaj się niczym. Nigdy nie mów, po co mi coś za dużego, albo po coś mi coś za ładnego. Nie ograniczaj się. Po prostu potrzebujesz, mówisz, że potrzebujesz i od razu to masz. Tak działa intencja, naprawdę. I tam, i tu. Nie ma różnicy tam i tu, bo to jest ten sam świat. Tylko tam skasowałem ci umysły. Tam na górze skasowałem ci umysły, żeby nie przeszkadzały. A tutaj one ci przeszkadzały, wiesz, na ziemi. Ty mówisz, ja chcę, a one kasowały. Nie dostaniesz, bo my mamy taki kaprys. A że ty nie wiedziałaś, że oni takie są paszkwile, no to dawałaś się w to wkręcić.
To jest bardzo ważne, żebyś ty wiedziała, że to wszystko zależy od ciebie. Jak sobie to uświadomisz, że to wszystko zależy od ciebie, to i życie będzie cudowne. Takie, jakie ty zechcesz. Rozumiesz? Nawet jak zechcesz, żeby było niecudowne, to też takie będzie, ale to ty musisz chcieć. Świadomie. Rozumiesz? Do tej pory chciałaś nieświadomie. Rozumiesz teraz, o co chodzi? Z tą świadomością? Tu chodzi o to, żebyś ty miała świadomość, że to ty jesteś Bogiem, kreatorem, stwórcą. Nie lubisz słowa Bóg? Powiedz stwórcą. Ale to jest najlepsze słowo, bo stwórca to jest ten, co tworzy, a ty tworzysz. Tworzysz, kasujesz, robisz, co chcesz. Nie ma żadnych ograniczeń. Jedyne ograniczenia, jakie są, to te, które sama stworzysz w sobie. Rozumiesz? Nie twórz żadnych ograniczeń, po co ci one? Teraz wychodzisz z tego domku, znowu stajesz na tej górze, a domek i samolot wchodzi w chmury, rozpływa się i nie ma. Jest tak? Zawsze, kiedy zechcesz się bawić, pomyślisz, że jesteś na tej górze, wyciągniesz to wszystko z chmurek i już masz, i się bawisz. Rozumiesz? Możesz budować, rozbudowywać. Jak chcesz, możesz robić, co chcesz. I tak wszystko robisz ty. Tylko albo robisz to świadomie, albo nie. I to o to chodzi. Dobrze. Stoisz na tej górze. Teraz unosisz się lekko do góry. Jak ptaszek, mimo że się nie widzisz, zaczynasz lecieć coraz niżej, coraz niżej. Zbliżasz się do tych chmur, wchodzisz w te chmury, a teraz wynurzasz się spod tych chmur, chmury są nad tobą, a ty widzisz całą Polskę. Pięknie widzisz Polskę. Lasy, łąki, drogi, miasta, rzeki, wody. Wszystko widzisz, co się dzieje. I teraz lecisz sobie coraz niżej, coraz niżej. Powiedz mi, gdzie byś chciała polecieć? Co byś chciała zobaczyć, zwiedzić? Czy jest jakieś miejsce na ziemi, gdzie chciałabyś być, a jeszcze nie byłaś? Jest wiele miejsc, których nie byłam. Dobrze, to powiedz choćby jedno. No dobra, Mazury. Dobrze. To co, na uroczysko? Dobrze, no to teraz powiedziałaś na Mazurii, gdzie jesteś? W lesie. Widzisz? Mówię to ciągle do lasu. Ja nie wiem, co mam z tymi lasami. Wszystko mi się kojarzy z drzewami. Może kochasz przyrodę? Może. Może dlatego. Raczej tak. Dobrze. Dobrze. Co chciałaś doświadczać na Mazurach? Spokój, ciszy. I jest tak? No jest. Jeziorko. Piękna pogoda. Wiesz, że tak możesz podróżować, gdzie chcesz i kiedy chcesz? Rozumiesz teraz, jak to działa? Po prostu trzeba się tylko zrelaksować. Często tak myślę właśnie. Tak, ale w myślach to jest jedna rzecz. A jak się wprowadzisz w ten stan, to jest zupełnie inaczej. Podejdź do drzewa, przytul się do niego, poczuj jego energię. Brzuska. Jaką energię czujesz od brzuski? Silną, subtelną. Tak. Powiedz jej, że ją kochasz. Kocham. Co ona odpowiedziała? Też trzęsie ściskam. Się fajnie zaczącą. Dobrze. Teraz podejdź do dęba. Takiego stuletniego dęba. Przytul się. Powiedz mu, że go kochasz. Co odpowiedział? Zostawił też. Jaką ma energię, co czujesz od niego? Moc, ale taka stabilność, taka mądrość. Szlachetność. Dobrze. Teraz do ciebie podchodzą jeloniki.
pogłaskaj u nich. Zapytaj się, jak mają na imię. Takie pierwsze odczucie, wiesz? To jest takie odczucie, ale ty wiesz, co to odczucie znaczy. To jest jakby taka pierwsza myśl, coś takiego. Jeszcze raz powiedz. Co powiedział? Nie słyszę. Chodzi o to odczucie, to on nie mówi. Ja mówię, a on telepatycznie mówi do ciebie. Tak jak to słoneczko. Pamiętasz, jak słoneczko poczułaś takie odczucie? Tak samo on. Jeszcze raz zapytaj go i po to, żeby odczuć tak jak słoneczko. Chciałeś się głaskać, ale nie słyszę. No dobrze. W porządku. Dobrze, w takim razie one odchodzą sobie. A ty nosisz się powolutku do góry. Teraz jesteś nad tym lasem. Lecisz sobie nad samym lasem, nad czubkami drzew. I tak ręce masz rozłożone i tak dotykasz samych czubków drzew. Oj, jakie one są w dotyku? Delikatne, gładkie, czy jakieś kupujące? Szorstkie, bo to wychylaki. Dobrze. Teraz tak się trochę obniżasz i powstaje taka fala za tobą. Wiesz, jak się przyciska, to wtedy one uginają się, a za tobą się wyprostowują. Fajna taka fala? No. Fajna zabawa, no. Teraz unosisz się coraz wyżej, coraz wyżej. Jesteś 50 metrów nad tym lasem. Z góry widzisz całe Mazury. Czujesz ich energię. Dobrze. No więc gdzie jeszcze chciałabyś się znaleźć, gdzie jeszcze nie byłaś? Chciałabym wiedzieć, skąd jestem. No czy gdzieś na jakiejś planecie żyłam? Dobrze. W takim razie ja teraz przenoszę ciebie do tego miejsca, obojętnie kiedy to było, przed twoim wyborem, przyjściem pierwszy raz na Ziemię. Pierwszy raz. I teraz tam jesteś. I kim jesteś? Kobietą, mężczyzną? To jest Ziemia, co tam jest? O co chodzi? Opisz mi, jak wyglądasz, jak wszystko wygląda dookoła. Nic. Nic nie widzisz? Nic. Ale co jest biało, ciemno? Jak jest? Jakieś plamy, coś mi się tam, ale to nie są żadnych nawet kształtów, które bym znała. Nie? Dobrze, dobrze. Jolu? Ja jestem na ziemi. Już tak tu wcześniej mi się pokazał taki w lesie właśnie. Takie to góry schody, ale takie spiralne. Potem mi się to przekształciło w taki łańcuch DNA. Potem sobie spojrzałam na to, zobaczyłam podłoże takie porośnięte ruchem zielonym. No nie było gładkie, tylko takie zielone wystawały kolce, ale wszystko było porośnięte ruchem. A potem zaczął mi się taki obraz pojawiać takiego kwiatu, kwiaty zielone. I tak zaczął pięknie rosnąć, a w środku taki jasny, taki nawet nie kwiat ziemski, tylko światło w środku. On coraz bardziej jaśniał, ale dookoła to był kwiat. Nie wiem, ten, a potem zobaczyłam takie w przestrzeni, takie metaliczne, ale płaskie. Tak jakby coś przykrywało to i w środku taki otwór w kwadracie. Nie wiem, jak to powiązać nawet. Tak jakby to wisiało na wysokości nieba, coś tak. Ale nie to, żeby to był statek. Ten kwiat. A później Beata mówiła o tym lesie, że lubi po lesie. No tak się jakby zbiegło to, ale to DNA mnie zastanawia. Jakie masz skojarzenia, Beatko, z tym?
co Jola mówi, takie odczucie? Nic, tak? Dobrze. W takim razie teraz dokładnie, Jolu, przenoszę Beatkę i ciebie dokładnie do tego miejsca. Aha! Dobra, rozumiem. Chciałem cię przenieść do miejsca, do którego przeniosłem. No, to jest dobry numer. No to dobrze. W takim razie chciałem ci, Beatko, powiedzieć... To są chyba... Jak to rozumieć? Nie, bo tu nie jest nic do zobaczenia. Niesamowite informacje zbieram, ale teraz właśnie jak to zrobić, żeby ten... Dobrze. To ja wycofuję jeszcze w czasie Beatkę, jeszcze przed tym właśnie miejscem Jolu, co teraz, jeszcze wcześniej. We wcześniejszym jakby wcieleniu, wcześniejszym miejscu, o, to będzie lepiej, wcześniejszym miejscu przed tym nim znalazła się w tej helisie DNA. Skąd się tutaj wzięła? Teraz jest tam? Skąd jest? Wiesz, zobaczam kulę w kielichu. Jakiś symbol. Dobrze. W takim razie jeszcze przenoszę do wcześniejszego miejsca, gdzie wcześniej była. Znowu takie jasne kulki. Taka przestrzeń biała. W tej przestrzeni same takie kuleczki błyszczące, takie jasne, taka energia to jest. Dobrze, to wygląda tak. Ja to zinterpretuję w ten sposób, tak jak z tych informacji zebrałem. Byłaś czystą świadomością, bez żadnych doświadczeń. Z tym, że od razu mówię, że nie wiem, czy to jest prawda, ale mam takie informacje. Jako ta czysta świadomość, taka drobinka, weszłaś w helicę DNA. Jakby się wpiłaś do systemu. I wtedy już jakbyś brała udział w eksperymencie, tak? Jakbyś została dołączona do pewnego eksperymentu i jako ten eksperyment to DNA z tym twoim istnieniem zostajesz jakby zarodkiem. Tak bym to nazwał, jakby zarodkiem. Mhm. I pojawiasz się na Ziemi. Skąd się wzięłaś? Nie da się tego powiedzieć, bo ty byłaś. Nie ma, że skądś. Ty byłaś. Byłaś i jakby weszłaś w jakieś doświadczenie. Ale byłam w tej jedni, tak? Tak. Jesteś w świadomości i co? Tak. I podskoczyłam sobie, zobaczyłam, jakbyś... jakaś mamusia i co? Nie, to jeszcze nie. Tu jeszcze wcześniej, bo ja tu wycofałam w czasie wcześniej po to, żeby jakby sięgnąć od tych samych początków. Tak. I na samym początku jesteś światełkiem. Takim, wiesz, jak się niekiedy patrzy na niebo i widzi jakie kulki, to ty byłaś coś jakby takim światełkiem. Tylko te światełka bardzo szybko się poruszają, a ty nie. Ty tam byłeś takim stabilnym światełkiem, które sobie tam latała. Widocznie musiałaś mieć może jakiś, jakby tam dłuższy, jakby, no nie, jak to nazywa, bo nie chcę tutaj ziemsko nazywać. W każdym bądź razie, jako to istnienie, podłączyłeś się do czegoś, takiego jak DNA i weszłeś jako jedna z helic DNA. Z początku podejrzewałem, że jesteś dołączony do eksperymentu tak zwanych tych, jak to mówią, bogów, którzy tworzyli te kompilacje na Ziemi, rozumiesz tego? Ale nie mam gwarancji, że to nie jest prawdą. Nie mam gwarancji, bo tu mam tak dużo informacji, że niektórych nie rozumie, więc być może, że sama weszłaś, a być może, że my już widzimy to ze środka. Nie widzimy, kto to wstawił, ale nie to wstawił. A nie chcę teraz zrobić badania z zewnątrz, bo skoro już powiedziałem to, wiesz, to żeby nie było, że to było sugerowane, więc nie będę na tego sprawdzał. W każdym bądź razie to jest tak, jakby świadomość wstawić do helicy DNA,
i jako DNA zarodek, i jako zarodek jest wstawiony do istoty. I teraz w tym momencie, Julu, też tak to widzisz teraz? Tak, też tak. I teraz właśnie w tym momencie, jako ten zarodek, gdzie ona jest? Jakby prześledź tą drogę, co się dalej z nim dzieje? No, znowu mi uwaga przykład do kwiatu. Czyli jakby pierwsze wcielenie było w kwiat. Tak to wygląda i bo... I by się zgadzało. Kwiat, dobrze. Czyli już wiesz. Twoje pytanie było, skąd przyszłaś? Tak. To wiesz, chociaż nie wiesz. Ale mniej więcej wiesz, o co chodzi. My tak samo mniej więcej wiemy, bo nie wiemy, o co to chodzi, bo to jest jakaś przestrzeń, to jest właśnie jedność. No, to jakby z jednej. No może masz rację. Tak. Ale nie chcę tam dalej kombinować, żebyśmy nie napędzali się, więc dobrze. Teraz, Jolu, zobacz, co się dzieje z tym kwiatkiem. Chodzi mi o całą ewolucję, tak? Ewoluowanie tej świadomości. Pięknie rośnie. Tak. I to światło wypełnia, jakby coraz szerzej rozprzestrzenia się na te liście. To tak nawet jakby kwiatka pusta, ale taka. Nie wiem, to jest, gdzie tutaj trudno to z czymkolwiek tu porównać. A teraz popatrz na to energetycznie. Jaki to ma kolor energetyczny? To jest zielony, w środku właśnie biały. Tak? Takie piękne światło, takie piękne białe światło, które przepełnia całą tą roślinę. Zobacz, jak zakończa to doświadczenie. Jak drzewo. Jako drzewo? Teraz mi się taka choinka pokazała. Aha, czyli przeszła jakby z kwiatka, później to jest linia na choinkę. Dobrze. W porządku. Pasuje. Dobrze. Więc teraz już czego doświadcza jako drzewo? Teraz, bratko, czujesz coś? Już coś ci wróciło? Jakaś pamięć albo coś? Nic. Nic? I jak masz ciemność? Jasność? To znaczy... Nie mam żadnych kształtów. Dobrze, ja bym chciał, żebyś była teraz obserwatorem tego, co Jola bada, dobra? Czyli ona patrzy na jakieś drzewo. Jakie to drzewo jest? Iglaste? Iglaste, choinka. Choinka. Czy to jest jodła, czy sosna? Świerk? Świerk. Świerk, dobrze. Co dalej się dzieje? Rośnie, rośnie, rośnie. Dobrze. Co się później dalej dzieje? Doświadcza, to wkład, przypad. Dobrze. W to wchodzi później, jak opuszcza to drzewo? Kim jest następnym? Ja górę teraz zobaczyłam. Górę, no. Porośniętą też zielenią. Czyli co, doświadcza góry? Mhm. Dobrze. Na niej teraz rosną drzewa. Aha, czyli jakby doświadcza drzew. Dobrze, rozumiem. Co dalej doświadcza? Teraz już, jak już nie jest górą, tylko czym jest? Kamień teraz zobaczył, taki świetlisty. Kamień? Co to jest? To jest zwykły czy kolor. To jaki kolor? Brązowy. Brąz. Od środka taki rozświetlony. Co to może być? Coś z miedzią, ale nie. Kamień. Brązowy. Dobrze. Teraz zobacz, co następnego doświadcza po tym kamieniu. Teraz widzę całość. Przestrzeń lasu. Nie wiem, co krajobraz. Co to jest? W krajobrazie. Takie chatki. Ludzie tam mieszkają. Dobra, to czego ona doświadcza w tym układzie w tej chwili? Albo po kim ona jest? Coś doprowadza do tych mieszkań, do tych chat. Doprowadza? Taki łącznik. Wody. Nie wiem, to są jakieś takie rury, mi się pokazały, takie, które doprowadzają do tych chat. Coś zasilają je. Dobra, to teraz widzisz dokładnie, kim, czym jest Beatka. Rurami, czy tym, co płynie rurami? Tym, co płynie, to jest, czy to energia, jakaś takie zasilanie tych domów. Dobrze.
co później doświadcza po tym, co wchodzi w następne. Teraz duch lasu. Teraz mi się pokazała taka energia. Tak jakby duch, jakiś duch lasu. Jasny. Się przemieszcza. Wszędzie się przemieszcza. Dobrze. Czego doświadcza po tym? Zwierzę. Zobaczyłam krowę, zwierzę. Krowę? Czego doświadcza? Jako krowa, tak? Wymię, mleko. Jest taka pełna mleka. Dobrze, co następne? W co wchodzi? To mi się owce pokazało, pełno stada. Dobrze, w co następne wchodzi? Pies. Dobrze, w co następne? Człowiek, kobieta. Dobrze. Chciałem tak właśnie prześledzić tą ewolucję. Jak to mniej więcej wygląda, dlatego też tak poszedłem, bo dobrze, to już zostawimy, dalej nie będziemy szli. Czyli pierwszy raz na Ziemi pojawiłaś się po tym całym swoim doświadczeniu jako kobieta. Dobrze. Ale teraz wracasz z powrotem. Z powrotem wracasz teraz na tą przestrzeń, jak se lecisz w powietrzu. Wtedy co? Zapytałem cię, gdzie byś chciała być. Lecisz tam z powrotem, wtedy jak zlatywałeś z tej góry przez chmury, lecisz sobie dalej, oglądasz całą Polskę z góry i teraz lecisz nad morze. Widzisz w oddali morze. Wielkie morze. Zbliżasz się do niego, lądujesz na jego plaży. Pięknej, słonecznej plaży. Jest samo południe, środek lata, stajesz bosymi nogami na tym piasku, jest gorąco, jest bardzo gorąco. Czujesz to ciepło, ale jest bardzo przyjemne. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy już byłaś na tej plaży, czy jesteś pierwszy raz? Byłaś. Podoba ci się to wszystko? To średnio, poleje się. Dobrze. Ale chciałbym tutaj cię oczyścić przez Matkę Ziemię, czyli żywioł jako Ziemię. I teraz zakopujesz się w ten piaseczek suchy, on cię otula ze wszystkich stron, czujesz jego ciepło, czujesz się taka bezpieczna, kochana. I teraz Matka Ziemia jako żywioł zabiera wszystko z ciebie, to co jest z nią związane. Na wszystkich poziomach, tych i innych, wszystko zabiera, to zera, zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, ty się wynurzasz. Znowu stoisz na tej plaży. W promieniach słońca, czystej, pięknej przestrzeni. Powiedz mi, co poczułaś, co Matka Ziemia zabrała? Trudy, cały ciężar. Dobrze. Cieszę się, że się tego pozbyłaś? Tak. Bardzo dobrze. W takim razie teraz, po której stronie ciebie słoneczko? No, tak. Dobrze, w domu powiedz mi. Kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. Co ono odpowiedziało? Kocham. Dobrze. Teraz słoneczko wysyła do ciebie takie promienie, biliard razy mocniejsze niż wszystkie lasery świata. Po prostu potężne światło, taka energia, wiązka światła, która dociera do ciebie, otula ciebie, całe twoje istnienie i poza wszystko i całość zabiera do środka, spala to wszystko na wszystkich poziomach, całego nie zabiera, po prostu to wszystko co do niego należy i w związku z nim powstało i zabiera to do tego słoneczka. Tam jeszcze raz spala, to nie istnieje, nigdy istnieje nie będzie, a ty jesteś od tego wolna. Powiedz mi, co tu poczułaś, co słoneczko zabrało? Czuję taką górkę po prostu. Dobrze. Cieszę się, że coś pomogło ci to oczyściło, słoneczko? Tak. Dobrze. Słuchaj, powiedz mi, czy jest jakaś fala na morzu? Leciutko. Dobrze. A czy są chmurki na niebie? Delikatnie. Dobrze. Wchodzisz sobie teraz na wodę i idziesz po tafli wody. Bosymi stopami stąpasz po tej tafli wody i idziesz sobie tak 6 km na godzinę i już jesteś na środku oceanu.
Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Przeogromna. Dobrze. Ja zanurzam cię teraz dokładnie 5 metrów pod lustro wody. Woda jest czysta, przeźroczysta, krystaliczna. Ty widzisz, jak promienie słońca wchodzą do niej, załamują się, tańczą, migocą. Widziałaś jakieś takie zjawisko? I które jest ładniejsze, to co widziałaś, czy teraz? Chyba jednakowo. Dobrze. W takim razie teraz woda jako żywioł zabiera z ciebie wszystko to, co należy do niego i co powstało w związku z wodą. Z wszystkich poziomów tego istnienia, ze wszystkiego. Zabiera, rozpuszcza, zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś całkowicie od tego wolny. Wynurzam cię z tej tafli wody, stoisz na tej tafli wody, w promieniach słońca, czystej, pięknej przestrzeni. Powiedz mi, co poczułaś, że woda jako żywość cię zabrała? Już niewiele poczułam. Niewiele? Dobrze. To zrobimy jeszcze coś takiego. Teraz biegniesz sobie po tym oceanie 10 km na godzinę. Powiedz, jakie to uczucie tak biegnąć sobie 10 km na godzinę po wodzie. I pukala ręce. Biegałaś już kiedyś po wodzie? No. Tak jak teraz? Hipnoze. Wiem, a tak jak teraz, czy inaczej? Nie. Inaczej to było? Chyba podobnie, już nie pamiętam. Dobrze. Słuchaj, teraz ja za chwilę policzę do trzech. Jak doliczę do trzech, ty momentalnie przyspieszysz, jak pocisk dosłownie, biliard kilometrów na ułamek sekundy. 1, 2, 3. Powiedz, co zostało tam na wodzie po tobie? Smuga. Ta smuga wpada do wody, woda ją zjada, spala. Ona nie istnieje i nigdy nie będzie. A ty jesteś od tego wszystkiego wolna na wieki. Teraz zwalniasz i lecisz sobie jak ptaszek z taką prędkością. Powiedz mi, jak wyglądasz. Nie widzę się. A czym jesteś? Istnieniem. Dobrze. Teraz tak sobie lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz fikołki, piruety. Takie się bawisz. Powiedz, fajna zabawa? Tak. Ja bym chciał, żebyś teraz ty tak sobie pomyślała, jak lecisz, czy w lewo, czy w prawo. Wymyślaj sobie różne takie historie i powiedz, czy tak się dzieje. Proste? Pobaw się tak na full. Poszalaj sobie. Możesz tu po prostu przyspieszać do prędkości światła i raptowo się zatrzymywać i nic się nie dzieje. Możesz wymyślać, co tylko chcesz. Chcesz, żebyś to ty sama sobą sterowała i zobaczyła, jak jest wielka moc twojej intencji. Jest tak? Tak. Dobrze. W takim razie teraz zatrzymujesz się i powolutku i lądujesz na środku oceanu. Stoisz tu jako czyste istnienie. Powiedz mi, co byś chciała? Bo przyjechałaś tutaj z jakimś planem, że coś chcesz. Teraz chcę, żebyś to załatwiła. Co to ma być? Chciałabym oczyszczenia na wszystkich poziomach. Dobrze, poczekaj. To zrobimy i później powiesz następne życzenie. Stoisz teraz. Stoi po lewej ręce twoja mama i cały ród za nią aż do pierwszej istoty. Po prawej ręce stoi twój tato i cały ród aż do pierwszej istoty. W środku twoje rodzeństwo. Ty masz męża? Mam. Jeden? Tak. Dobrze. Po prawej ręce między tobą a tatem stoi twój mąż. I za nim cały jego ród, jego rodzice i tak dalej, dziadkowie, babciowie, dlatego, że wychodząc za mąż za niego, podpięta została do ciebie cała karma. Tak by ci było mało twojej, no ale mają za to fuksa. Często będą oczyszczeni. Masz dzieci? Córka. Mężatka? Nie. Panienka. Więc stoi córeczka. Teraz stoją przy tobie jeszcze wszyscy znajomi, przyjaciele, wrogowie.
ci, którzy ci dobrze i źle życzyli, obojętnie, z tego życia. Wszystkie istoty z tego życia. Absolutnie wszystkie. Ja też. Jola, przy okazji się też wykąpiłem. No jesteśmy twoimi znajomymi, nie? I wszyscy z Makowa, czekaj, tutaj to wszyscy ci, którzy przyjechali, tu cała banda, wszyscy stoją koło ciebie. Jesteśmy całą paczką. Super. I czekaj, jeszcze wszystkie istoty z wszystkich poziomów, całego istnienia, absolutnie wszyscy, obojętnie kto to był, czy to były minerały, rośliny, zwierzęta, ludzie, czy jakieś istoty takie eteryczne, nieeteryczne, czy nawet niewidzialne, nie ma znaczenia. Wszyscy, dokładnie wszyscy z tego całego istnienia i spoza. I teraz są dookoła ciebie, rozejrzyj dookoła, powiedz jak dużo. Ja już nie wiem, kto jest gdzie i z kim. Jest po prostu ciasno. Dobrze, w porządku. W takim razie teraz pytam się ich wszystkich. Czy chcecie takiego samego uwolnienia na wszystkich poziomach do zera, jak Beatka? I co odpowiadają? Że chcą. Ja też chcę. Jola, chcesz? Tak, chcę. Super, to chcemy wszyscy. Dobrze, w takim razie na mocy wolnej woli ja biorę wszystkich, ciebie i wszystkich, dokładnie do zera, zanoszę do centralnego słoneczka, stawiam nas wszystkich w centralnym słoneczku i specjalną mocą teraz, taką miliardkrotnie większą mocą niż potrzeba, słoneczko oczyszcza nas wszystkich do zera i między nami a tą karmą stawia taką szybę pancerną przezroczystą, przez którą nikt ani nic nie może się przedostać. My po lewej stronie stoimy wszyscy jako czyste światło. Przeźroczyste, niewidoczne, a za szybą jest ta cała karma. Popatrz się teraz i powiedz, Bartko, co to jest ta karma? Co tam jest za tą szybą? No, ciemna energia, coś. Dym. Coś ciemnego. Dobrze. Cieszę się, że się tego pozbyłaś. No jasne. Ja też. A Jolu też. Ja też. Super. W takim razie teraz ja przenoszę ciebie na środek oceanu, dokładnie w to samo miejsce. Wracają twoje rodzeństwo, rodzice, całe rody, mąż, cały jego ród, twoja córeczka, wszyscy znajomi, przyjaciele, wszystkie istoty ze wszystkich poziomów i ja, i Jola. I wszyscy inni. Wszyscy jesteśmy z powrotem na tym oceanie, koło ciebie. Patrzymy się na słoneczko, a słoneczko spala tą całą karmę. Ona nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniała. My wszyscy jesteśmy wolni całkowicie do zera. Odłączam od ciebie teraz wszystkie powiązania i połączenia karmiczne, klątwy, byty, zobowiązania, pieczęci, umowy. Na wszystkich poziomach twojego istnienia, o których wiesz, nie wiesz, a nawet o tych, o których nie miałaś się dowiedzieć i zapomniałaś i tak dalej. Wszystko do zera. Odłączam od ciebie wszystko do zera. Jesteś tylko czystym istnieniem. Tak samo odłączam od każdej istotki, która koło ciebie stoi, od każdej. Do zera oczyszczam wszystkich. I teraz nad nami unosi się taka chmura połączeń, klątw, bytów, umów, jakichś zobowiązań, długów, śluby, pieczęcie, klątwy, byty, inne pierdoły. To wszystko jest w powietrzu. Powiedz mi, jak duża jest ta chmura? Ciężka chmura. A, teraz ja to wszystko przesuwam do słoneczka centralnego. Centralne słoneczko to wszystko zjada. Spala na wszystkich poziomach. To nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A my wszyscy jesteśmy od tego wolni. My z Jolą wracamy sami tutaj, a do innych wzywamy przewodników duchowych ich. Oni nowi przewodnicy przybywają, biorą za rączkę wszystkie istoty, odprowadzają do swoich światów, do których należą, do których żyją, bytują jako wolne istoty. Jesteśmy wszyscy wolni. Ty tylko zostajesz na środku oceanu. Jak się czujesz? Ja się czuję świetnie, cały czas chcę moją córkę Sandrę i mówi do mnie oczyść mojego chłopaka. Dobrze, w porządku. W takim razie na mocy wolnej woli ja biorę jej chłopaka do słoneczka, centralne słoneczko. Na prośbę twojej córki oczyszcza go całkowicie do zera z całej karmy, odłącza od niego wszystko, klątwy, byty, pierdoły, powiązania, połączenia. To wszystko od razu spala, to nie istnieje, chłopak wraca do niej.
bierze ją za rączkę i sobie pobiegli. Powiedz, Beatko, co jeszcze chciałaś? Się czuję tak dobrze, że właściwie na tą chwilę to już wiem, co ja chcę. Może oczyścić moje mieszkanie? Dobrze. W takim razie teraz ja biorę całe twoje mieszkanie z całą przestrzenią, z sąsiadami, otoczeniem, całą twoją przestrzeń. Teraz wycinam do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko oczyszcza go na wszystkich poziomach do zera. Wszystko od razu spala, nie istnieje, a ja z powrotem zabieram to wszystko jako czyste światło z konturami tylko, że to jest i stawiam na to samo miejsce. Jest okej? Przyda się. Ale światło, jak to wziąłem, aż nie pasuje do tego otoczenia tam. Ale tamto otoczenie to jest inna historia. Dobrze. Co jeszcze byś chciała? Właśnie, bo jadąc tu... Tak. Znaczy nie obiecałam na pewno, ale pytała mnie koleżanka, czy jest możliwe, żeby zajrzeć, bo ona ma córkę, która choruje strasznie na oko, coś tam ma z okiem i grozi jej, że w ogóle nie będzie widziała. I ona tam ją zielarzy i gdzieś tam i coś tam i ciągle jest problem strasznie z tym okiem. I mówię, jeśli będzie taka możliwość i ona się zgodzi, czyli ta Marysia i córka, żeby powiedzieć, co jest powodem tego, albo w jaki sposób to wyleczyć, czy jak to zrozumieć, mówię, to zapytam. No. Dobrze. Słuchaj. Jolu, przenoszę ciebie do apteki naszej. Na stole operacyjnym leży córka tej koleżanki. Marysia. A ty, Jolu, stoisz po drugiej stronie stołu. I teraz daję wam takie specjalne okulary. To są okulary prawdy i obydwie widzicie to samo. Ty dodatkowo się tylko przyglądała, ale Jola to zrobi. Jolu, teraz zobacz, co z tym okiem jest. Jakieś połączenie, widzę, kanału, tego ucha. I tak czujesz, że to do wymiany jest. Dobrze. Stoi teraz duszyczka jej. Zapytaj się, czy ona chce, żeby jej to wymienić na nowe oczko, to wszystko naprawić i wymienić, żeby tam nie było żadnych śladów. Bardzo chcę prosić. Dobrze. W takim razie wymontuj to wszystko. Wszystko to, co jest uszkodzone, wymontuj absolutnie całe. I teraz wymontowujesz to oko z tym całym powiązaniem, podłączeniem. Stawiasz to na blacie przed szybą. Z apteczki bierzesz jej drugie oczko, czyściutkie, nowiutkie, sprawne. Stawiasz z drugiej strony, żeby się zaprzyjaźniły. Jak się zaprzyjaźnią, to mi powiedz. No już teraz. Dobrze. Weź teraz to stare oczko z tymi powiązaniami, połączeniami, zanosi do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko zjada, spala. To nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało. Spaliło. Teraz weź nowe oczko, wstaw na to miejsce, popodłączaj wszystkie podłączenia. I teraz już energia życiowa płynie, taka srebrzysta. I wszystko świeci, pięknie funkcjonuje. Jest okej? Okay? Teraz tak świeci oko. Jest dobrze. Beatko, jak ty to widziałaś? Że jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Też widzę, że jest okej. Okay. Najbardziej mnie dziwiło, jak te dwa oczka leżały tak, z takimi jakimiś tam podłączeniami. Jak one się tak ruszały do siebie, jak to wyglądało. Trochę komicznie, śmiesznie i zabawnie. No, ale w porządku, no. Dobrze. W takim razie Marysia wstaje. Tu chciałbym powiedzieć Ci, Beatko, żebyś nie mówiła, że myśmy zrobili cokolwiek, dobra? Dobrze. Nic nie mów. Dopiero za jakiś czas, wiesz co chodzi, powiedzmy za miesiąc, zapytasz o to oczko i jak będzie wtedy, dopiero powiedz, żebyśmy to zrobili, dobra? Dobrze. To jest bardzo ważne, żeby nikt tego nie zanegował. Rozumiem. Dobrze. Czy to jest wszystko? Myślę, że... Chyba tam nic nie widać już tam na pewno, żeby coś tam było do zrobienia. Jolu, przeskanuj jeszcze raz. Mhm. Czy jest wszystko okej? Okay? Świeci mi całe. Dobrze. To ja jeszcze doprowadzę do ciebie taką wiązkę światła twojej czystej energii. Jeszcze ją wzmacniam, tą życiową, tą białą, z tymi swoimi programami, z takimi super. Wzmacnia miliardkrotnie, wchodzi przez czakrę korony do tego wnętrza i
pełen rezerw. Całe twoje ciało świeci, czujesz się pełna energii, miłości, spokoju. Taka pewna siebie, mocna, czysta i zdrowa. I przede wszystkim radosna. O tak. Teraz wchodzisz do swojego ciała. Jesteś w hipnozie, ale jesteś w swoim ciele. Teraz wychodzisz z swojego ciała, stajesz tutaj obok i rozejrzyj się po tym pokoju. Bo czy ten pokój wygląda tak samo, jak się kładłeś do sesji, czy jakoś inaczej? Tak samo. Teraz wchodzisz do swojego ciała, teraz wychodzisz, stajesz znowu obok. Popatrzcie na swoje ciało, bo czy ono jest uśmiechnięte, zadowolone, zrelaksowane. Super. Dobrze, teraz znowu wchodzisz do ciała, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz. Fajna zabawa? I tak szybko, bo nie nadłączę. No bo przyspiesz, no nie ma czasu, dawaj, raz, dwa, wyskakuj, skakuj. To trzeba robić szybko, teraz sama się pobaw. No to. I co? Siedzę na dachu, to zaraz przyjdę. Dziś otóż tu nie ma żadnych, wystarczy, że pomyślisz i tak się dzieje, jak ty myślisz, rozumiesz? Chodzi o to, żebyś jak najwięcej tego ćwiczyć, żeby to było stało się takie naturalne, jak normalnie wstawanie z łóżka i chodzenie. Nie ma żadnej różnicy. Chodzi o ćwiczenie. Teraz wychodzisz znowu z ciała, stajesz obok, a teraz stajesz dokładnie metr od swojego ciała. Powiedz mi, ty to jesteś ta istota, która tu stoi, metr od ciała, czy ty jesteś tym ciałem, które tam jest? No istota, która stoi. A ciało to kto? Kapandarek. Czy to jest to samo doświadczenie, co w ostatniej sesji, czy coś jest inaczej? Tak samo. Tak samo. A powiedz, jakie to uczucie, tak za życia patrzeć na swoje ciało? To jakbyś umarła. Ty żyjesz, czy umarłaś? Żyję, zawsze będę żyła. Dobrze, zawsze będziesz żyła jako istnienie, ale skoro stoisz obok ciała, to co, ciało nie żyje? No nie ma wnętrza, czyli mnie. Aha, ale sobie jest i czeka, tak? Tak. Dobrze, to teraz wchodzisz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele. Ja bym chciała, żebyś się teraz tak poobracała. Na boczek, na drugi boczek, teraz jakbyś się położyła na brzuchu, a teraz jakbyś się zaczęła okręcać w lewo, w prawo. Obracasz się? Tak. Nie ma problemów? Może tak. To znaczy, że jesteś wolna. Aha. Chodzi o to, że jeżeli potrafimy się obracać w własnym ciele, to jesteśmy wolni, już nie jesteśmy sztywni. Dobrze, w takim razie zapamiętasz sobie całą sesję z najdrobniejszymi szczegółami i będziesz dbać o to, żebyś mogła doświadczać, badać, żebyś była szczęśliwa i wolna. Korzystaj sama z siebie. Staram się. Bardzo dobrze. Cieszę się bardzo. Pójdę do 5. Jak dojdzie do 5, obudzisz się. Będziesz taka radosna, szczęśliwa, uśmiechnięta. Przede wszystkim będziesz się czuła tak, jakbyś wróciła po urlopie jakimś cudownym. Taka właśnie wypoczęta, radosna, wesoła, szczęśliwa. I zostanie ci tak na zawsze. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Jak się czujesz? Super.